Witam wszystkich serdecznie na prezentacjach i na relacjach Auto Import Nieporem. Przed nami prezentacja SUV-a segmentu D, nie XT60, które się ładuje T8, tylko pierwszy raz w historii, słuchajcie, Auto Import Nieporem, Lexus NX300H, hybryda. 2017 rok i zarejestrowany w styczniu 2018. Samochód z niezwykle niskim przebiegiem, w bardzo fajnym zestawieniu kolorystycznym i dosyć bogato wyposażony egzemplarz. Mamy tutaj hybrydę, tak zwaną normalną. Czyli mamy tutaj silnik 2,5 litrowy benzynowy i silnik elektryczny. Auto może jeździć samo na prądzie, dlatego ma mniejszy podatek akcyzowy. Lexus NX myślę, że może się podobać. Jest to taki samochód z charakterystycznym wyglądem zewnętrznym. Nie pomylicie tego auta z żadnym innym samochodem. No i Lexus tym mocno sobie zyskał, że tak powiem, jeżeli chodzi o pożądanie klientów. Samochód naprawdę może się podobać i na rynku wtórnym naprawdę jest to auto poszukiwane. Także zaczynamy prezentację NX300H. Lexus NX u mnie występuje pierwszy raz. Był jego większy brat, który tak naprawdę, no ciężko, można się pomylić generalnie, no bo RX jest dużo większy, ale przetłoczenia, linia nadwozia jest bardzo, bardzo podobna. To jest NX300, 17 rok, z bardzo małym przebiegiem jak na swój rocznik, bo jest tutaj przebieg 81 tysięcy km. Hybryda zwykła, mamy tutaj silnik 2,5 litrowy benzynowy i silnik elektryczny plus akumulatory. Auto, słuchajcie, moc taką całościową ma 197 koni, jeżeli chodzi o połączenie tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o skrzynię automatyczną, no jest tutaj CVT bezstopniowe. To nie jest skrzynia dla każdego. Musicie się takim autem przejechać, żeby sobie zobaczyć, czy Wam to odpowiada. Nie wszystkim ta skrzynia odpowiada, nie wszystkim odpowiada, wiecie, wycie tego silnika, jak chcecie tym autem przyspieszyć. Auto bezwypadkowe, bezszkodowe, ściągnięte na indywidualne zamówienie, bodajże od pierwszego właściciela kupione. My to kupowaliśmy od pośrednika, ale samochód na bieżąco serwisowany, bardzo dobre interwały. Lexus ma akurat co 15 tysięcy lub rok. Egzemplarz taki, który jest naprawdę, można powiedzieć, że wzorowy jak na swój wiek. Ma bardzo ładny środek, zaraz do niego przejdziemy. A co chcę ciekawego powiedzieć o Lexusie? No dla mnie Lexusy z tych lat to jest taka zemsta, słuchajcie, blacharza, ja to bym tak nazwał. No bo wyobraźcie sobie, że blacharz ma odtworzyć te przetłoczenia, które tutaj mamy na dole. Ogólnie samochód jest tak narysowany agresywnie, linie są niepowtarzalne. Nie ma drugiego takiego auta i naprawdę Lexusa nie pomylicie z żadnym innym autem. I może się ten samochód naprawdę podobać i on się wielu osobom podoba. Przód też agresywny, fajny. No Lexus, słuchajcie, to jest taka premium Toyota, tak? Czyli samochód, który jest dużo lepiej wykonany niż Toyota, a cała technologia oczywiście pochodzi z Toyoty, czyli silnik, baterie, cały układ hybrydowy, to wszystko pochodzi z Toyoty. Auto niezwykle oszczędne jak na swoje gabaryty. Samochód, tak jak już mówiłem, jest to SUV segmentu D, czyli odpowiednika mamy tutaj Mazda CX-5 i Volvo XC60. Także takie auta mogą konkurować i u mnie oczywiście najwięcej osób wybiera XC60, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że jeżeli ktoś chce właśnie japońską technologię, czyli taką niezawodność, no to Lexus tutaj naprawdę jak najbardziej odpowiada też jakością, porównywalny jest do Volvo. Czy jest lepszy, to za chwilkę Wam powiem, jak będę go oglądał w środku, wspólnie się o tym przekonamy. Na pewno jest troszeczkę gorzej wyciszony, pomimo że jest to Lexus, no to jest niestety wyciszenie troszeczkę, no może nie takie jak w Toyocie, bo w Toyocie tego wyciszenia to w ogóle nie ma, ale jest no na pewno troszeczkę gorsze niż Volvo, czy Audi, czy w Mercedesie na przykład GLC, którego możemy też stawiać w tym samym segmencie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy oglądać samochód wewnątrz. Auto dobrze wyposażone, co ma dokładnie na wyposażeniu, za chwilkę Wam powiem. Bagażnik jak na tego gabaryty SUV-a nie jest duży, bo to jest 475 litrów, no ale podejrzewam, coś nam tu kurde, słuchajcie, piszczy trochę, podejrzewam, że jest to też spowodowane właśnie tym, co teraz widzicie. Tutaj jest 475 litrów, a zobaczcie, co tu się dzieje. No mamy dokładnie drugi bagażnik, słuchajcie, tutaj pod spodem. Ładnie tutaj ułożymy, widzę, że hak holowniczy jest schowany bardzo dobrze. Nie będzie musiał klinieć, szukać. Tutaj fajny, zobaczcie, futerał Lexus. To są takie małe smaczki, które mi się podobają, aczkolwiek wykonanie bagażnika, na przykład tych dywanów po bokach, tych wykładzin, tak to bym nazwał, no nie jest jakieś takie rewelacyjne. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. No nie ma rolety bagażnika. Jest tak zwana dykta półeczka. No i przepiękne, słuchajcie, przepiękne sznureczki. Jak w samochodach dużo niższej klasy. Piszczy, słuchajcie, informuje nas, że się zamyka. No i co? I przechodzimy do wnętrza. I wnętrze w Lexusach akurat
To jest ogromny plus. Tutaj bardzo fajna tapicerka, uważam. Ja lubię takie kolory. Komuś może to nie podobać się, ale mi generalnie osobiście w takich kolorach te samochody się podobają. Myślę, że za to też była dopłata jakaś, żeby tak ta tapicerka wyglądała. No, wnętrze jest odważne i jest jakieś czarne z takim, nie wiem jak to nazwać, jakiś pomarańcz taki, słuchajcie, ta skórka. I to wszystko jest naprawdę ładnie wykonane. Boczek oprzyty w skórze, zobaczcie u góry, ekoskórka. Tutaj też skóra, tutaj też skóra, tutaj inna skóra. No i tutaj plastik, ale dosyć miękki, fajny w dotyku. Przechodzimy, słuchajcie, do przodu. NX-a pokazuję pierwszy raz, więc będzie samochód pokazany z każdej możliwej strony. Będzie też pokazane podwozie, bo każdy pewnie, wiecie, się zastanawia, jak wygląda Lexus ze Szwecji. To Wam pokażę. Tutaj zobaczcie, troszeczkę pazurki widać, tak? Można by to oczywiście wyplakować i to, wiecie, przez chwilę by ładnie wyglądało, ale ja Wam pokazuję, jak to wygląda. I tutaj niestety ten materiał się poddał, pomimo, że jest to Lexus. Tak wygląda fotel kierowcy, bardzo ładny. Nic tu nie jest zniszczone i naprawdę w dotyku ten fotel jest bardzo, bardzo przyjemny. Z dodatkowego wyposażenia widzę, że mamy grzaną kierownicę, mamy tempomat, mamy asystenta pasa ruchu. Czy mamy czujniki bliss? Zaraz zobaczę. Słuchajcie, odpalimy sobie. Tutaj wszystko poodpalało, słuchajcie. Będzie nam rygało, także zmienimy troszeczkę ten. Tak wyglądają zegary, tak wygląda tutaj cały ekran. Przyciszymy troszkę muzykę. Nie mamy, widzę, Mark Levinsona nagłośnienia sygnowanego. Tutaj mamy wszystko do sterowania. Tak jest w Lexusie rozwiązane i to jest dużo lepiej niż w tym RX-ie, który u nas był. To jest też fajna rzecz. Zobaczcie, jakieś lustereczko dla pani na przykład. Taka ciekawostka. Ale to jest fajna rzecz, że tutaj jest mięciutka skórka. Jak trzymacie rękę, tutaj sobie sterujecie. To jest naprawdę fajnie. Włączymy sobie mapę, włączymy sobie kamerę cofania. Kamera, no powiem Wam szczerze, że no, przemilczmy to może, tak? Jak ta kamerka wygląda. Nie jest to jakość samochodów, które testuję. Widzę, że mamy łopatki, słuchajcie, zmiany biegów. Także ten samochód tutaj dosyć fajnie skonfigurowany. Tu macie asystenta pasa rucha. Widzę, że mamy system City Safety. 81 tysięcy km przebiegu. Zobaczmy, co tutaj możemy sobie pozmieniać. O, średnie spalanie na pewno Was ciekawi. To jest ogromna zaleta hybryd. 7,4. I zobaczmy, co tutaj możemy. Zasięg na paliwie. To jakieś bajerki, szmerki. O, widzę, że mamy asystenta parkowania. O, nie są to jakieś turbo nowoczesne zegary, tak? Przyznamy rację. Widzę, że mamy tak, grzane fotele, wentylacji foteli nie widzę. Składane lusterka, bardzo ładny tutaj znaczek z logo Lexus, bardzo mi się to podoba. Do sterowania temperaturą mamy takie przełączniczki, dosyć gustowne. Wszystko, że tak powiem, dotykowe, znaczy nie dotykowe, tylko właśnie normalne, manualne. No i tutaj cały ten, a tu mamy tryby, słuchajcie, mamy normal, sport. Co tutaj się zmienia? O, zmienia się na sporcie na czerwono. I mamy jeszcze eko i mamy, słuchajcie, tryb EV Mode. EV Mode to jest jazda tylko i wyłącznie na prądzie. No, nie będziemy tu klientowi zostawiać na sporcie, tylko damy mu eko. Niech oszczędza. Deska widzę oprzyta w skórze, tutaj też mięciutka, fajna. To mi się akurat podoba. Jeżeli chodzi o wykonanie, tutaj Lexusa nie mam żadnych zastrzeżeń, naprawdę. No jest to marka premium i to czuć, jak do tego auta wsiadacie. Zupełnie inaczej jak w Toyocie. Byście sobie porównali Toyotę RAV-kę na przykład, bo to będzie odpowiednik tego modelu. RAV-ka będzie troszeczkę na pewno obszerniejsza w środku, no ale wykonanie będzie mocno, mocno odbiegało od Lexusa. Główna różnica, słuchajcie, w samochodach premium, a samochodach zwykłych, to są dywany. I nie chodzi o dywaniki, które możecie sobie zamówić, tylko chodzi o tą wykładzinę tutaj. Pod tą wykładziną w tym samochodzie jest dodatkowe wygłuszenie. Ten dywan jest gruby. Jest taka pianka, w Volvo to już w ogóle jest bardzo gruba pianka, czy w Audi, czy w Mercedesach. Na przykład w Toyocie RAV-ce, no tam nie ma nic. Dlatego ludzie jak kupują RAV-kę nową, to co pierwsze robią? Jadą, słuchajcie, do firmy, która wygłusza wnętrza, bo jest po prostu cholernie głośno. No jestem, słuchajcie, zszokowany. Dwa siłowniczki tutaj Japończycy pożyczyli od Niemców i dali radę, zamontowali, gratulacje. 2,5 litra benzynka, 197 koni, cały ten układ hybrydowy. To jakiś delikatny nalot widać, słuchajcie. Taki, nie wiem jaki, jakiś taki dziwny, ale tutaj widzę osłona kolektora, bardzo ładna. Tutaj na tej opasce jakaś korozja, a tak to wygląda naprawdę znośnie ten samochód. Od spodu auto ja widziałem, oczywiście Wam też pokażę. Też samochód ma jakieś oznaki korozji, ale nie ma tego naprawdę dużo. Dlaczego ma oznaki korozji? No nie dlatego, że pochodzi ze Szwecji, tylko dlatego, że ten samochód, słuchajcie, pomimo, że jest premium, to nie ma zabezpieczenia antykorozyjnego na tyle dobrego, żeby się nie korodował. I to nie jest wina sprzedawców, użytkowników, właścicieli. Nie po to kupujecie nowe auto, żeby go od razu zabezpieczać. A niestety Japończycy już dawno tak oszczędzali. Teraz oczywiście wszyscy już tak oszczędzają, bo nie wiem, marka Volvo też już w ten sposób oszczędza.
Ale Japończycy są w tym wybitni, po prostu nie robili nigdy zabezpieczeń i jeżeli sobie nie zrobicie takiego zabezpieczenia, to niestety jakaś tam korozja będzie. Dobra, słuchajcie, pokażę wam kluczyki do tego auta i zobaczę, czy coś tu, jakąś dokumentację mamy, bo wszystko robione było w Vaso. Wydruki, co 15 tysięcy miał być samochód na serwisie i był. Macie odnotowane, jakie były serwisy, wszystko robione w Lexusie, więc można teraz pojechać na serwis. Ostatni serwis ze 79 tysięcy kilometrów w lutym 2024 roku. Do tego zobaczcie, mamy fakturki jakieś, tego, ta dokumentacja to jest naprawdę mocno rozbudowana. Co jest fajne, że tutaj jeżeli był serwisowany samochód Vaso od początku do końca, no to, że możecie pojechać do nas do serwisu, zrobić serwis i uzyskać gwarancję na kolejny rok na taki samochód. Oczywiście ta gwarancja, wiecie, obejmuje główne podzespoły, nie obejmuje jakichś tam pierdółek eksploatacyjnych, ale myślę, że jest to dodatkowa rzecz, która jest fajna i warto o tym wspomnieć. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie kosztuje to dużo, bodajże chyba dopłacacie jakieś 500 czy 600 zł do serwisu. No i powiedzmy sobie szczerze, na silnik, na skrzynię, na jakieś takie grubsze rzeczy macie gwarancję. Także myślę, że to jest warto o tym wspomnieć. Dobra, słuchajcie, jedziemy na stację SKP, pokażę wam Lexa od spodu i robimy podsumowanie. Zobaczymy NX-a od spodu. NX u nas jeszcze nie gościł, więc warto wam pokazać samochód od spodu. I oczywiście tu ktoś powie, ale korozja. Słuchajcie, to jest wahacz, także wahacz nie jest zabezpieczony fabrycznie. Patrzymy w takie newralgiczne miejsca. I tutaj, dlaczego ma to nie korodować, jak to nie ma w ogóle zabezpieczenia? Zwróćcie na to uwagę. Tutaj sobie tam nasmarkali w Lexusie, tutaj też nasmarkali czymś. I to jest zabezpieczenie, tak? O, tutaj też zobaczcie, ta łapa nie jest zabezpieczona, a już obok podłoga zabezpieczona. Tak samo z tyłu podłoga, zwróćcie uwagę, że ma zabezpieczenie antykorozyjne, ale tutaj już na tych elementach metalowych, to jest jakieś mocowanie czegoś, haka chyba holowniczego, tak, to nie ma zabezpieczenia. Tak samo tutaj będzie wyłazić, bo to też nie jest zabezpieczone. To jest element metalowy, konstrukcyjny, znaczy konstrukcyjny zawieszenia i on nie jest zabezpieczony. To jest jakieś pomarańczowe od hybryd, tak wygląda, że tak wygląda Lex od spodu. Szybki rzut jeszcze dla was, żebyście zobaczyli, żebyście się też nie bali, jak komuś przeszkadza. Taki nalot korozyjny, czyścimy, zabezpieczamy i tego problemu nie ma, nawet wosk. Dobra, panie Marianie, można wyjeżdżać. No i jak widzieliście auto z każdej możliwej strony, pokazałem wam też auto od spodu. Jest jakiś nalot korozyjny, ale słuchajcie, to jest naprawdę jeszcze niewiele, jak na auto japońskie. I nie do nas pretensje, nie do sprzedawców pretensje, tylko do producentów. Napiszcie pismo do producenta, dlaczego sprzedając wam auto za pół bani, nie zabezpiecza podwozia. Tyle i niech się Lexus wypowie. No trzeba ganić producentów, a nie się wyżywać, słuchajcie, na sprzedawcach, że jest korozja w aucie używanym od spodu. No to jest jakaś parodia totalna, jeżeli o takie, wiecie, rzeczy chodzi. Ile to auto wyszło na gotowo? Pewnie wszystkich to ciekawi. No Lexusy niestety, no niestety to są drogie samochody, tak jak Volvo XT60, to też są dosyć drogie samochody i tutaj za 17 rok, tak naprawdę 18, bo to jest modelowo 18 i zarejestrowany 18, bo to jest z grudnia samochód 2017, no musiał dopłynąć, słuchajcie, z Japonii, auto wyprodukowanie w Japonii, więc pamiętajcie, że troszkę ten transport się schodzi, że tak powiem, żeby ten samochód dopłynął do miejsca docelowego. Poniżej 130 tysięcy złotych się zmieściliśmy z wysoką akcyzą, bo tutaj mamy akcyzę powyżej 2 litrów, ale mamy tutaj hybrydę, która jeździ sama na prądzie, czyli akcyza nie wynosi 18,6, tylko wynosi 9,3, co też stanowi dosyć dużą kwotę przy takim samochodzie. No oczywiście 18,6 to jest złodziejstwo, ale 9,3 też uważam, że jest złodziejstwo, skoro jako jedyni płacimy akcyzę w całej Europie. Dlaczego mamy być gorsi niż, nie wiem, Niemcy, nie wiem, Litwini i ludzie z innych krajów, obywatele innych krajów europejskich, to my musimy, słuchajcie, akcyzę płacić, żeby dofinansować nasze kochane państwo, które i tak nam, wiecie co daje, tyle co nic. Dobra, nieważne moich dywagacji, nie przy japońskim prawdziwym samochodzie, który, powiem wam szczerze, podoba mi się. Ja bym tutaj troszeczkę większą felgę założył, tu jest 18 akurat. Opony już były zmieniane w 2020 roku, są kontynentalki założone, także to też plus. Pamiętajcie, że na pierwszy montaż opona idzie z mniejszym zbieżnikiem, to też jest ciekawostka, tak oszczędzają nawet producenci, też tego nie widzicie. Producent, który sprzedaje opon na pierwszy montaż, przykładowo Michelin, Volvo tak jest, opona ma 8 mm, a ta sprzedawana na pierwszy montaż ma 6. Można zaoszczędzić 2 mm na oponie, oczywiście mniej gumy pójdzie, wszyscy zadowoleni, a wy odbieracie nowy samochód i nikomu nie powiecie, no jak, dlaczego ta opona ma 6 mm, a nie 8 w nowym samochodzie. Taka, słuchajcie, że tak powiem, ciekawostka na koniec. Kończymy, słuchajcie, tą prezentację. Mam nadzieję, że wam się auto podoba. Jeżeli szukacie w ogóle podobnego Lexusa, bardzo jest duży wybór, tak, w Szwecji z tych samochodów.
Co jest ważne, kupujemy takie auto bezwypadkowe, bezszkodowe. Czasami coś tam jest polakierowane, w tym aucie akurat nic nie było lakierowane, ale nie jest to auto, wiecie, po dzwonie. To jest najważniejsza rzecz, no i ma potwierdzony przebieg, tutaj akurat niski przebieg. Cena wynika też z przebiegu, no i z wyposażenia. Oczywiście tego Lexusa z przebiegiem 200 tysięcy kupimy sporo, sporo taniej, no ale tutaj klientowi zależało przede wszystkim na tym, żeby auto było na bieżąco serwisowane, żeby mógł właśnie w Polsce sobie zrobić gwarancję na ten samochód. Także jak najbardziej ten samochód spełnia jego oczekiwania. Także dzisiaj wydajemy ten samochód, za chwilkę opuszcza nasz plac, a przed nami wydanie kolejnego auta, które się tutaj czai. Piękne Volvo V90. Za chwilkę będę go nagrywał, a Wy sobie go obejrzycie pewnie w kolejnym dniu. Też dzisiaj opuszcza nasz plac, jutro opuszcza Seat, słuchajcie. I opuszcza jeszcze Volvo, które się tam ładuje. Także jutro też dwa wydania, także też jutro będę miał co nagrywać i co Wam wrzucać. Trzymajcie się, na razie, pozdro, widzimy się w kolejnych prezentacjach. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it